Witajcie! Dzisiejszego dnia chciałbym Was zaprosić na plener w góry Wicklow. I wiecie co? Zobaczcie, co się dzieje. Mam nadzieję, że Wam się spodoba, ponieważ wszystko dzieje się tak spontanicznie i nieoczekiwanie, że cokolwiek można powiedzieć, czy będzie dobrze, czy nie będzie dobrze, czy było dobrze, czy nie było dobrze. Ale to już musicie obejrzeć, żeby to się przekonać. Zapraszam. Słuchajcie, nie wiem jak to będzie. Zobaczymy. Ciężko coś z tego przewidzieć. Tam gdzie mieszkam, tam fajniejsze chmury były. Jeżeli chodzi, patrząc w stronę gór. Przyjechałem w góry, a tutaj te fajne góry są wyżej, a takie niskie chmury przyszły. One dosyć szybko idą, ale dużo światła zabierają, przez co jest dosyć pochmurno. No nie wiem, zobaczymy jak to będzie. Tam gdzieś to światło się przemieszcza, a przewidzieć nie jestem w stanie, co to będzie. No nic, zobaczymy. Dziś chcę Was zabrać w jedno miejsce, chyba tutaj nie byliśmy. O, ciężko się przedostać. Tak, jak ktoś by z Was zastanawiał, jak wygląda w irlandzkim lesie, jak wygląda irlandzki las, to chyba by nikt nie chciał do niego wchodzić. Zobaczmy, tu jest wyjście. O. O, jaka fajna polana. Poprawię mikrofon. Zobaczcie. Mam nadzieję, że dzisiaj mydzisów nie będzie, czyli tych muszek, które ostatnio dokuczają. Troszkę wieje. Chłodniej. Tak się zastanawiam. W ogóle się zastanawiałem nad lokalizacją dzisiaj. Ponieważ moje słońce będzie zachodziło praktycznie za tą górą. Ale tu mam, bo tu byłem parę razy, tu mam fajny pierwszy plan, który chciałbym wykorzystać. A tam mam trochę światła, z boku przechodzi. I tak mam nadzieję, że, a tam światło jest. Jak sami widzieliście, dołem gdzieś idzie, więc mam nadzieję, że uda się to wykorzystać, tylko trzeba znowu wejść się nasapać. O, sadełko ruszyć. Nie złapię dech. No tam fajne światełko z boku przechodzi. Może nie jest jakieś mocne, ale ciekawe. Bo słońce jeszcze jest powyżej tych chmur niskich, a na dole widać jest przerwę. Więc znaczy, jest szansa, że może błyśnie. O! Spójrzcie, jak tam światło przebija. Przechodzi bokiem, że tak naprawdę wystarczy się ustawić i poczekać. Jak się tam dzieje, to tak samo może się dzieć tam, bo tam to się może przesunąć tu. Oczywiście ja jestem jeszcze wszystko w plecaku, ale jest pięknie i tam jest mocne światło. Tam jest jezioro Loughdown, tu poniżej jest jezioro Guinnessa. A tu poniżej też właśnie jest posiadłość Guinnessa. Oto moje miejsce dzisiaj. Zobaczymy. Zobaczymy. Ja już tu mam jeden kadr. Stąd zimowy bardziej. Ale zobaczymy, światło idzie. Dobra, rozstawiam się. Ale piękne światło jest.
Ale zanim znajdę kompozycję, znając życie i się ustawię, może być tak zwane po ptokach. Wszystko, jeszcze jedna noga. Jedno zdjęcie zrobię i będę mógł wracać do domu, bo już później oczywiście może nic nie być. Chodź tu maleńki, gdzie ty jesteś? Patrzmy. Kompozycję znajdzie. Nie ma kto się spieszyć na zdjęciach. Wiem, zawsze mówię bądź wcześniej. Tak miało być. Ale życie zawsze weryfikuje, nie? Nie zawsze się da. No dobra, mam. Teraz trzeba poszukać, żeby coś tu zrobić, wymyśleć. Fajny kamień, ale kompozycję trzeba znaleźć. Już po świetle. Mam nadzieję, że tu się uda coś. No, powiedzmy, że tak by było. Pozwólcie, że sobie tutaj. Dobrze. ISO 100, F14 zrobimy i jedną sekundę, zobaczmy. Zdecydowanie, chociaż mogłoby być. Jeszcze zobaczmy live view. Tutaj troszeczkę dołu kamienia zabrakło. Ja nie muszę za bardzo. Zaraz wam pokażę, spokojnie. No i teraz ja teraz sobie z zwalaczem. Wybaczcie, że sobie podśpiewuję. Chodźcie. To jest moja kompozycja. Światło przychodzi. Jest, jest. Przychodzi aż tam. Chwyta. Całkiem nieźle to wygląda. Spróbuję troszeczkę ciemniej. Zobaczmy. Powiem tak, że w mojej kompozycji ten kamień jest dosyć mocny, ale ładnie się rozchodzi. Wszystko. Nie ma, nieba mam może nie za dużo, ze względu na to, że no na tym niebie nic się nie dzieje. Struktura jest taka blada. A zresztą, jak tu się odwrócę, nie wiem, czy widzicie, to już chmury przechodzą. Widać, jak się przesuwają. Że prawie jestem na wysokości chmury. Że tak naprawdę jeszcze chwila i mogę w ogóle nic nie widzieć. No tu coś was zaparowało w środku, czy co? Obawiam się, że to w ogóle tak się wszystko zmienia. Że może być ciężko. Tam cały czas już ta resztka światła jest. Tu już przyszły niższe chmury, tu już chmury dotykają. Niżej są, już jestem w chmurach. Moja kompozycja wygląda tak, żeby to wam jakoś pokazać. Gdzie to? Mam nadzieję, że coś widzicie. Ciężko trafić w ogóle. Muszę czapką zasłonię. O, właśnie. Tylko już chmury są na mojej wysokości. I teraz właśnie, co tu robić? Za bardzo nie ucieknę. Zdjęcie nawet fajnie wygląda. Może trochę rozjaśnię. To są moje ustawienia. Może zobaczycie. Że nie oszukuję. Światełko ładne. Robię kilka naświetleń ze względu na to, żeby mieć pewność, że zawsze coś w którymś momencie lepiej było. I to jest chyba tyle, co mógłbym zrobić. Jedno sobie zrobię naświetlanie troszeczkę ciemniejsze. Powiedzmy 1/3 sekundy. Ze względu na troszeczkę detalu na niebie. O. Łatwiejsze kontrasty, łatwiej światło zobaczyć. Teraz spróbuję 1/2.
Tam w dole jeszcze światło przechodzi. Jak sami widzicie, tu już nie ma światła. Chmury się zakryły, ale patrząc na zegarek, 18:45 jest, więc na razie sobie poczekam. Ponieważ ja mam zachód od 15:17 jakoś tak, więc jeszcze trochę czasu mam, pół godziny, to się jeszcze może zmienić, bo te chmury niskie albo wszystko zakryją, albo coś odkryją. Tam się dzieje, tam się nie dzieje. Więc nawet patrząc na swoje zdjęcie, jest całkiem nieźle, ponieważ mam pierwszy plan. Oczywiście nie mam nic na pierwszym planie światła, ale mam na drugim planie piękne światło tam, za, w sumie na trzecim planie przechodzi, więc no, powiem, może być ciekawie. Może być ciekawie. Zobaczcie, znowu jest światło ładne. Uwaga. I robimy, bo znowu ładne światło przechodzi. Wiecie co? Tak myślę, bo mam chwilę czasu. Naprawdę jest chwila czasu jeszcze. O, jest więcej światła. Może timelapse'a my jeszcze zrobił. Bo dzisiaj używam GoPro. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze, bo jakieś dziwne widzę, że jakby mi zaparowało w środku, ponieważ jest mikrofon podłączony, więc jest oczywiście, wiecie, otwarte. I mam nadzieję, że dobrze widać, a jak nie, to będzie ciężko. Wciąż gdzieś tam światło przechodzi, powiem wam, wygląda dosyć ciekawie. Może nie jest to jakieś spektakularne, ponieważ te kolory przechodzą jakby przez blendę. Spróbujmy trochę ciemniej. No teraz już jest mniej światła, troszeczkę poszło na chmury. Mniej jest tam na tym trzecim planie. Tam robię swojego timelapse'a. Pokażę wam. Za blisko się nie da podejść, bo już chmury chodzą. Oh. Tur. Muszę uważać, bo grunt jest dosyć miękki i każde podejście to ruch na statywie, a tego byśmy nie chcieli. Jak to będzie? Nie wiem. Mam ustawione około 350 zdjęć co 3 sekundy. Sami widzicie. Nie jestem w stanie przewidzieć w tych warunkach niczego, tylko może nas zaskoczyć, ponieważ jak sami widzicie, jak ja przyjechałem, to tam było trochę światła, a tam już było więcej tego światła. Tam nie ma światła, tam już jest mniej światła. Ale powiem wam, za to można się cieszyć przyrodą, spokojem i samotnością w takiej przyrodzie. To też się liczy, bo prawda jest taka, że obecnie większość miejsc, już jak przyjeżdżamy, to jest bardzo dużo ludzi i ciężko o taki spokój, tak jaki byśmy sobie wyobrażali, żeby się skupić, popatrzeć spokojnie, pomyśleć, pokomplementować. A tu udało się, że tak powiem. I wiecie co? Zobaczcie, co się dzieje. Oczywiście, niewiele, ale niewiele robi różnicę, a jest więcej niż było poprzednio. I moje niebo również się przejaśnia. A jeszcze mam, powiem wam, 15 minut. Więc to bardzo dużo. Bardzo dużo. Tutaj też widać kolory. Światło przechodzi. Nie wiem, skąd tu łapię. Gdzieś może stamtąd, z góry, gdzieś łapią te chmury. Fajnie, fajnie wygląda. Nieźle się zapowiada znowu. Wracam ponownie do was. Niebo się otwiera. Zobaczcie.
naprawdę zaczyna się dziać. Jak teraz tutaj patrzę, mam trochę niebo przepalone w tym miejscu tam u góry, więc robię sobie taką ekspozycję, ponieważ w tej chwili chmury moje łapią strukturę. Może nie ma tam jakoś zbytnio kolorów, ale chciałbym jedną mieć klatkę taką na niebo, gdzie mam dobrze naświetlone chmury. Zawsze można zrobić jakąś kombinację. Wcześniejsze zdjęcia były blade, a tutaj mam, zobaczcie, struktura piękna na chmurach i troszeczkę kolorów łapię. A jak to będzie, to jeszcze nie wiadomo. Tam już się trochę przejaśnia, tam widać już góry, warstwy takie, widzicie, jeden grzbiet, drugi i trzeci w tle. Tam też już się dosyć mocno odsłoniło. A zobaczymy, zobaczymy. Słuchajcie, ja już się fajerwerków za bardzo chyba nie będę spodziewał. Co ciekawe, tam już się chmury rozeszły. Trochę za późno, ale lepiej późno niż wcale. Tam też światło przechodzi, u góry łapie. Tak jak powiedziałem, już światło idzie od dołu. I tyle, no, że tak powiem. Cóż mogę powiedzieć? Plener dosyć szybki, ciekawy i wymagający trochę myślenia było, ponieważ, no, tak się teraz zastanawiam, oczywiście, no, można zrobić, ustawić się i już, ale warto poczekać. Jak sami widzicie, cierpliwość wynagradza. Jeszcze spróbuję troszeczkę chwilę poczekać, ale teraz już tylko będzie ciemniej, ciemniej, ciemniej. Więc nie wiem, czy będzie warto akurat jeszcze dłużej troszeczkę posiedzieć, czy po prostu nie pojechać. Jeszcze muszę sprawdzić mojego timelapse'a, a wy go sobie zobaczycie pewnie tutaj. Mam nadzieję, że ten Wam się podobał. Klikniecie kciuk w górę, jeśli Wam się podobało, jeśli nie, w porządku. Zostawcie komentarz, co myślicie, albo jakie są Wasze przygody fotograficzne. Czasami, sami widzicie, jest nieoczekiwanie, więc chętnie wysłucham, co u Was się czasami dzieje ciekawego w plenerach. Mam nadzieję, że zobaczymy się ponownie. Trzymajcie się, cześć.